Czuwaj, z tej strony Lykosia, czyli Druhna Mira. W tym odcinku chciałabym Wam przybliżyć kwestię wiary w ZHR-ze. Zapraszam! Jako, że dzisiejszy odcinek jest odcinkiem poważnym i dotyczy trudnego tematu, będę się posiłkowała pomocami do prowadzenia odcinka, ale bez zbędnego gadania zapraszam Was do filmiku. W minionych tygodniach na moim Instagramie oraz na YouTubie pojawiła się ankieta dotycząca osób przynależących do organizacji ZHR oraz do tego, jakiej są oni wiary. Wyniki ankiety widzicie właśnie teraz na ekranie. I jak widać w statystykach, nie brakuje osób będących niewierzącymi lub znających takie osoby, a które w dalszym ciągu przynależą do organizacji. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, zwłaszcza, że istnieje dość popularny stereotyp mówiący o tym, że ZHR jest zamkniętym gronem, do którego może dołączyć jedynie osoba wierząca, najlepiej katolik. Zatem, jak jest naprawdę? Najwyższa pora obalić ten mit. Po pierwsze, zajrzyjmy razem do statusu organizacji. Jest tam napisane, że ZHR jest organizacją ideowo-wychowawczą, skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych oraz, że pracuje metodą harcerską. Ideały wychowawcze związku określa przyrzeczenie i prawo harcerskie oraz obietnica i prawo zuchowe. Jak brzmi przyrzeczenie, prawo harcerskie, prawo zuchowe, obietnica zuchowa? Wydaje mi się, że wszyscy dobrze wiemy, ale w razie jakichkolwiek wątpliwości widzicie je właśnie teraz na ekranie. Jak możemy zauważyć, wszędzie jest wspomniany Bóg. Zuch kocha Boga i Polskę, harcerka służy Bogu i Polsce. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Dlaczego? W dalszym punkcie statusu zaznaczone jest, że związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Ale nie tylko. Jest tam również napisane, że ZHR jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana prawem harcerskim i przyrzeczeniem. Przy czym jedynie instruktorki i instruktorzy muszą być chrześcijanami. Żeby było ciekawiej, wszędzie wspomniane są wartości i wiara chrześcijańska, niekoniecznie katolicka. A chrześcijanami są również protestanci, anglikanie, luteranie, oraz prawosławni i jeszcze kilka pomniejszych odłamów. Ciekawe, prawda? Po drugie, jak więc połączyć i pogodzić te wszystkie odłamy w jedno? W końcu każde wyznanie, pomimo tego, że chrześcijańskie, trochę się różni i ma inne tradycje, obrządki i tak dalej. Zajrzyjmy więc do zasad wychowania religijnego ZHR. W punkcie 9 jest napisane, że z uwagi na fakt, że przeważająca liczba członków ZHR jest wyznania rzymskokatolickiego, kapelani i duszpasterze są kapłanami rzymskokatolickimi. W razie zgłoszenia takiej potrzeby władze odpowiednich szczebli powinny powołać kapelanów dla innych wyznań w celu zapewnienia zgodności wychowania religijnego z nauczaniem danego wyznania. W przypadku harcerek i harcerzy różnych wyznań będących członkami tej samej jednostki organizacyjnej wskazane jest, aby instruktor lub instruktorka kierujący tą jednostką dołożyli starań, by każdy z wychowanków mógł harmonijnie rozwijać swoją wiarę. W przypadku autentycznego braku takiej możliwości należy prowadzić wychowanie religijne w takim zakresie, by nie powodować u wychowanka konfliktu sumienia lub zaniechania praktyk religijnych. Dobrze, przeczytałam Wam cały jeden punkt z zasad wychowania religijnego, ale co to wprawdzie oznacza? Oznacza to nic innego, jak to, że w organizacji przeważa liczba osób wyznania rzymskokatolickiego, czyli katolików. Dlatego kapelani i duszpasterze powołani przez Radę Naczelną są kapłanami rzymskokatolickimi. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy w drużynie pojawi się podopieczny lub podopieczny innego wyznania chrześcijańskiego, drużynowy instruktor odpowiadający za tą jednostkę musi postarać się o to, by ta osoba rozwijała się w swojej wierze. Jeżeli nie ma takiej możliwości, instruktor ma dołożyć wszelkich starań,
by ta osoba nie zaprzestała praktyk istniejących w swojej religii. Czyli na przykład, żeby nie przestała się modlić, żeby przyjmowała sakramenty, a jeżeli w danym wyznaniu nie ma sakramentów, to żeby nadal brała udział w kazaniach oraz żeby dana druhna lub druh żyła w spokoju ze swoim sumieniem. W końcu sam Jan Paweł II bardzo mocno naciskał na wolność sumienia jednostki i mówił, że prawda nie zwycięży inaczej, jak tylko własną mocą. Po trzecie, w czwartym punkcie zasad wychowania religijnego ZHR wspomniane jest, że najwłaściwszym sposobem wskazania wychowankom postaw propagowanych przez harcerski system wychowawczy jest przykład osobisty. Dotyczy się to nie tylko wymiaru życia codziennego i harcerskiego, ale i wymiaru duchowego i religijnego. Tak więc wychowawcy powinni dołożyć wszelkich starań, by dawać dobry przykład własny. Ale drodzy instruktorzy, nie martwcie się! Drużynowi i inni wyżej postawieni członkowie, którzy mają pod opieką jednostkę i konkretnych wychowanków, mogą skorzystać ze wskazań do regulaminów stopni harcerskich w zakresie rozwoju duchowego i religijnego. Jest to dość ciekawe wydanie, oznaczone jako wydanie robocze, przyszykowane przez Radę Duszpasterską ZHR w latach 2015-2017. Brzmi może trochę przerażająco, ale bez obaw. Jest to coś, co faktycznie może pomóc w pracy z każdym członkiem naszej drużyny. Są tu przedstawione różne kategorie wiekowe, od zucha po wędrownika oraz to, jakie postawy wobec religijności i wiary może przejawiać dziecko, nastolatek lub osoba młoda w danym momencie swojego życia. Poza suchym przedstawieniem tego, jakie mogą zachowania wystąpić, podane są prawdopodobne przyczyny pojawienia się takich zachowań oraz propozycje sprawności i zadań, które można zadać na stopień, by przybliżyć jednostce wiarę i duchowość. Jeżeli jesteście chętni do zajrzenia do tego wydania, to oczywiście link do niego macie w opisie. Zresztą w opisie znajdziecie wszystkie rzeczy, do których się odwołuję w tym filmiku, tak więc jeżeli chcecie znaleźć jakikolwiek link w związku na przykład z zasadami wychowania religijnego czy statusem ZHR-u, zajrzyjcie koniecznie do opisu. Punkt czwarty bardzo wiąże się z punktem trzecim. Wcześniej wspomniałam, że przy czym jedynie instruktorki i instruktorzy są, muszą być chrześcijanami. Dlaczego oni muszą być wierzący, skoro taki zwykły szeregowy to sobie nie musi? No właśnie. Zadaniem instruktora jest wychowanie jednostki poprzez przykład własny. Jedną z rzeczy, którą uważam za bezsensowną, jest zakazywanie z góry różnych konkretnych zachowań. Czemu? Celem ZHR-u jest wychowanie młodzieży w duchu samorozwoju. Zakazanie różnych konkretnych rzeczy i zachowań wychowawczych nic by nie zmieniło. Mogłoby nawet doprowadzić do buntu. Zadaniem instruktorów harcerskich jest rozmowa z taką osobą, by pomóc jej w odkryciu prawdy. Podajmy taki przykład. W drużynie jest zastępowa, która jest niewierząca. Zadaniem instruktora jest, by w duchu poszanowania wzajemnej godności wejść w rozmowę z tą zastępową i zaszczepić w niej ciekawość i chęć do odkrywania wiary. Ale nie poprzez na przykład zakazywanie jedzenia mięsa w piątki, czy poprzez zmuszanie nachodzeniem na msze święte. Takie zakazy i nakazy mogłyby być źle odebrane i koniec końców doprowadzić do buntu. Zastępowa natomiast, będąca zainspirowana przykładem idącym od wychowawcy oraz chęcią odkrycia prawdy, jaką daje nam wiara, przyjmuje tę wiarę z pełną świadomością i z własnej woli. Dlatego też jest ważne, by instruktor był wierzący i wiedział, na czym tak naprawdę polega ta wiara. Też zwróćmy uwagę na to, że patrząc z punktu widzenia statusu szeregowy albo inny wychowanek ZHR-u, który nie jest instruktorem, jest osobą poszukującą tej wiary, tak więc instruktor powinien być w stanie nam ją przybliżyć. I jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania od wychowanków, które by totalnie zaskoczyły drużynowego, to zawsze można skorzystać z pomocy kapelana. Pamiętajcie, że ZHR ma też swojego kapelana naczelnego, którego wspiera Rada Duszpasterska. Mam nadzieję, że ten odcinek chociaż troszeczkę przybliżył Wam kwestię wiary w ZHR-ze.
to jest odcinek, który został zweryfikowany przez moją chówcową, więc wszystkie informacje zawarte w środku są merytorycznie prawidłowe i są jak najbardziej adekwatne do wszystkich statusów, regulaminów i zasad. Tak więc możecie śmiało go pokazywać swoim młodszym podopiecznym, czy nawet pokazywać rodzicom, żeby powiedzieć im dokładnie, na czym polega wiara w ZHR-ze. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Czuwajcie w uśmiechu. Cześć!